Jeszcze jeden drobiażdżek na temat małżeństwa, na temat związku, na temat szczęścia. Kochani, dobre małżeństwo, dobry związek polega na tym, że każdego dnia stajemy się szczęśliwsi. Czyli dzisiaj jesteśmy szczęśliwsi niż wczoraj, ale mniej szczęśliwi niż jutro, bo jutro będziemy szczęśliwsi niż dzisiaj. I dobry związek polega na tym, że on się po prostu rozwija. Każdego dnia jest lepiej. Związek niekoniecznie dobry polega na tym, że osiąga swoje apogeum w miesiąc miodowy, a potem powolutku opada. Opada coraz bardziej, aż wygaśnie lub zostanie wspomnieniem tego, że kiedyś było pięknie i szczęśliwie. I dlatego, kochani, jeżeli dostrzeżecie, że wasz związek powolutku wygasa, że wasze uczucie powolutku słabnie, to jest to najlepsza wskazówka, że poruszacie się właściwą drogą, ale w niewłaściwym kierunku, że należy zawrócić do tego momentu, kiedy było cudownie, i pójść w zupełnie przeciwnym kierunku, pod górę, ku szczytom. I kochani, życzę wam tego, żebyście nie czekali, aż on wygaśnie, tylko zrobili to już teraz, żebyście nie byli jak ta żabka, która pływa w garnuszku z zimną wodą postawionym na gazie i w pewnym momencie się po prostu ugotuje. Dlatego przygotujcie się, by wyskoczyć w odpowiednim momencie.